Pełni Pani funkcję dyrektora artystycznego. Jak wyglądało układanie programu w tym roku? Tak jak w poprzednich latach, to znaczy my właściwie rozpoczynamy pracę w momencie zakończenia kolejnej edycji, dlatego że wtedy zaczyna się na przykład festiwal w Wenecji, gdzie jestem, gdzie już oglądam filmy pod kątem festiwalu. I praktycznie te przygotowania trwają, no można powiedzieć, że takie najbardziej intensywne 8 miesięcy przed rozpoczęciem. A zamykamy wszystko po Cannes. Potem, jak kończy się Cannes, czyli to jest połowa maja, no to w tym roku został nam jeszcze festiwal w Gdyni, który obejrzeliśmy i jeszcze z niego staraliśmy się dobrać coś z polskiego repertuaru. I czerwiec, lipiec, no to już jest taka praca właściwie 20 godzin na dobę, jeśli chodzi o zamykanie umów licencyjnych, zamykanie katalogu i na tydzień przed festiwalem mniej więcej ten zespół, który przygotowuje wszystko, a to jest bardzo mały zespół, ale fantastyczny, no marzy o tym, żeby już nigdy więcej tego festiwalu nie robić, bo jest taka intensywność działań. Ale potem, kiedy już jesteśmy po weekendzie otwarcia, to znowu wszyscy się bardzo lubimy i bardzo kochamy i marzymy już o następnej edycji. Współpracowała Pani m.in. z festiwalem w Wenecji, czy też z festiwalem na Sycylii. Proszę powiedzieć, jak ta współpraca wpływa na Pani pracę tutaj w Kazimierzu? Ta współpraca moja z festiwalami, ale także moja już w tej chwili ponad 14-letnia praca jako osoba przygotowująca program Kocham Kino w zdecydowany sposób wpływa na to, jak ja mogę myśleć o realizacji festiwalu. Współpraca z festiwalami w Wenecji i w Taorminie, także po części z festiwalem w Berlinie, gdzie ja miałam szansę być w jury Fipresci i to mi też poszerzyło znacznie moje kontakty, sprawia, że no wśród takiego międzynarodowego grona rzeczywiście mam ludzi, którym mogę zadać każde pytanie, poprosić o konsultacje i to zarówno ludzi związanych bezpośrednio z twórczością filmową, jak i postaci związane właśnie z organizacją festiwali. I przyznam, że przy tej pierwszej i drugiej edycji festiwalu Dwa Brzegi to miało dla mnie kluczowe znaczenie. Na pierwszą edycję zaprosiłam w ogóle Felice Laudadio, byłego dyrektora festiwalu weneckiego i właśnie dyrektora festiwalu w Taorminie, po to, by zobaczył, czego się od niego nauczyłam i co jeszcze powinnam poprawić. Więc zasadnicze znaczenie. Prawdopodobnie, gdybym nie miała w swoim doświadczeniu tej współpracy z festiwalami zagranicznymi, to bym się nie zdecydowała na poprowadzenie festiwalu w Kazimierzu. Jesteśmy już na półmetku festiwalu Dwa Brzegi. Proszę powiedzieć, co w tegorocznej edycji miało dla Pani najważniejsze znaczenie? No, w tej edycji staraliśmy się pójść jeszcze bardziej w stronę takiego kina odważnego, autorskiego, artystycznego, ale jednocześnie kina, które nie jest takim totalnie poszukującym, czyli takim rozedrganym, gdzieś łamiącym wszelkie konwencje i wszelkie zasady, ale kinem twórców, którzy mają świadomość warsztatu, nawet jeśli są bardzo młodzi, ale mają świadomość warsztatu i wiedzą, że w kinie jednak bardzo ważna jest forma. Czyli nie tylko ta opowieść, choćby najbardziej udziwniona, albo straszna, albo oryginalna, ale też mają świadomość, że no, kino to jest kino i ten duży ekran wymaga świadomości tego języka filmowego, który używany jest do danej historii. To jest dla mnie bardzo ważne. To jedno. I drugie, retrospektywy, które zdecydowałam się zaprezentować w tym roku, to są retrospektywy też twórców, którzy właśnie z tą formą mają przede wszystkim związek, aczkolwiek oczywiście przy całej świadomości historii, żeby było jasne. Tylko oni są prawdziwymi filmowcami w tym sensie. Lech Majewski z polskich twórców, zresztą uważam zupełnie niedoceniony w Polsce. I co się okazuje, to jest pierwsza jego retrospektywa filmowa. Tutaj ta zorganizowana przez nas, a jak mówię, ze względu na brak miejsca i przestrzeni, to nie jest pełna retrospektywa jego, ale bardzo reprezentatywna. No i druga retrospektywa, Karl Theodor Dreyer. Dreyer, już mnie nauczyli Duńczycy, wszyscy mówimy Dreyer, Karl Theodor Dreyer. I to jest rzecz, która, no bardzo się cieszę, bo
To było ryzykowne, żeby tego twórcę kina niemego i dźwiękowego zaprezentować tutaj, bo to jest kino już naprawdę dla ludzi o określonych zainteresowaniach. I okazuje się, że na tych projekcjach mamy naprawdę widownię. Dzisiaj o 9:15 rano też byli ci, którzy chcieli zobaczyć jego film, a to nie był jeden z najgłośniejszych, było najgłośniejsze Męczaj swoją Annę Dark, było 300 osób na sali. Za chwilę czeka nas jeszcze Wampir, a potem już jego filmy z czasów kina dźwiękowego, czyli właśnie Słowo. Więc to też mi pokazało, że ta publiczność festiwalu Dwa Brzegi jest już publicznością naszego festiwalu. Tu przyjeżdżają już ci, którzy wiedzą, czego mogą oczekiwać i szukają czegoś oryginalnego, interesującego, coś, co my im dajemy jako szansę na odkrycie nowych przestrzeni filmowych. Z drugiej strony też pojawiła się w tym roku sekcja komiksowa, którą współtworzy pan Kamil Śmiałkowski. Proszę powiedzieć, skąd pomysł właśnie na takie kino tutaj? Ja nie jestem jakąś wielką zwolenniczką komiksu, ale właśnie będąc na różnych festiwalach i rozmawiając z różnymi twórcami filmowymi, zobaczyłam, że dla nich ten komiks jest naprawdę kluczowy, jeśli chodzi o inspirację twórczą. No i stwierdziłam, że trzeba się tym zainteresować. I szczerze mówiąc, najpierw wymyśliłam nazwę tej sekcji dźwięczną. Filmowa antologia komiksu offowego, czyli Fuck Off. No i jak już taką wymyślone jest, to właśnie poprosiłam Kamila Śmiałkowskiego jako osobę, która jest w tym dobrze osadzona i ma na ten temat dużą wiedzę, by pomógł nam skonstruować repertuar tej sekcji. I ona ma tutaj bardzo duże powodzenie, więc się cieszę, bo takie też rzeczy chcemy robić, czyli te źródła filmowych inspiracji pokazywać. W tym wypadku jest to komiks, ale w następnych latach to mogą być inne formy. I pewnie tak będę też chciała rozwijać festiwal. Od wielu lat pielęgnuje pani w Polakach zainteresowanie kinem artystycznym i miłość do tego kina inteligentnego. Proszę powiedzieć, jak to się robi? Jak pielęgnować w sobie i też w innych tą skłonność do dobrego kina? Nie wiem, to jest w nas. Wczoraj Lech Majewski miał bardzo ciekawą lekcję kina, w której mówił właśnie o tym, że zalewa nas tandeta, zalewa nas taka byle jakość, prawda? Ta codzienność taka zwykła. Zalewa nas też bardzo dużo takiej sztuki, pseudosztuki. I że no, po prostu każdy z nas musi w sobie odnaleźć to i poczucie piękna, estetyki i tę tęsknotę za obcowaniem z prawdziwą, z dobrą sztuką. Jeśli tego nie odkryję w sobie, no to nic z tym nie zrobimy. Ja po prostu, ja mam w sobie rzeczywiście, no ja mam ciekawość świata, mam wciąż ciekawość ludzi, ciekawość spotykania się z artystami, nawet najmłodszymi, nawet debiutantami, bo każdy z nich, jeśli zrobił coś ciekawego, ma w sobie też tę ciekawość i ma w sobie też coś intrygującego. Mnie to pasjonuje. Jeżeli kogokolwiek tym jestem w stanie zarazić, ale nikogo do tego nie zmuszę, ale jeżeli kogokolwiek jestem w stanie tym zarazić, no to okej. Okay. A po to robię właśnie festiwal, żeby pokazać, że to może dawać ogromną satysfakcję, radość taką, po prostu najzwyklejszą w świecie radość z tego, że się odkryło jakiegoś fajnego twórcę, że się odkryło jakiś fajny film, że można o tym rozmawiać, że można się na ten temat kłócić, spierać, że jednemu się podoba, a drugiemu się nie podoba. No i to jest to. Czy może pani powiedzieć, czego możemy spodziewać się w programie przyszłorocznego festiwalu? Czy są już jakieś plany, jakieś marzenia? No, marzenia są, ale nie chcę jeszcze o nich mówić. Natomiast ja nie jestem taką osobą, która tak zaplanuje i już nie zmieni tego planu. Teraz na przykład przed sekundą, przed naszą rozmową usiedliśmy na chwilę w spokoju z naszymi gośćmi z Danii i też zaczęliśmy snuć, pojawiły się nowe propozycje. Także ja jestem, muszę powiedzieć, bardzo czuła na różne rzeczy, które z zewnątrz dochodzą i to się zmienia, to naprawdę ewoluuje. Nie mogę powiedzieć, że tak, już, o wiem, na pewno zrobimy tę retrospektywę, no bo to, że będą rzeczy nowe, że będziemy szukać tych najciekawszych filmów, to oczywiste. To, co mogę zaplanować już w tej chwili, to są ewentualnie retrospektywy, tak, albo koncerty i rzeczy, które... Więc mam coś w głowie, ale zobaczymy.